publikacją obrad zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczących zmian w planie wydatków w działach 700, 758 i 900. To jest prezydenta miasta Krakowa, druk nr 84. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Małgorzata Obrad. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę gminy. Proszę o ciszę, proszę Państwa. W związku z oszczędnościami ustalonymi w gminie zatrudnionych procedur, zamówień publicznych, kolejna zmiana również zł jest o zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych zadania przebudowa ulicy Borkowskiej oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 000 000 złotych. Jest to zadanie regulacji stanów prawnych i pozyskanie nieruchomości dla zasobu miasta. Jest w chwili obecnej prowadzone postępowanie w sprawie pozyskania na rzecz gminy miejskiej Kraków działek objętych zakresem planowego Parku Miejskiego na Woli Lubawskiej. Dziękuję bardzo. W tej sprawie pozytywną komisję wyraziła Komisja Budżetowa. Czy są jakieś w tej sprawie głosy jeszcze? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określa terminy aby uprawek na 14:25 i na 14:30 w związku z wnioskiem o odstąpienie od tego czytania. Kolejna, proszę Państwa, sprawa to jest zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2012 dotyczące zmian planie wydatków w działach 600, 650, 801, 851, 921. Zadania priorytetowe dzielne. Projekt prezydenta miasta Krakowa na 65. Pierwsze czytanie referuje z pani dyrektorową. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, proszę uchwały zawiera 3 zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu budżetowego i wniosków realizujących. Zmiany dotyczą dzielnicy 6, 7 i dzielnicy 18. Jest to zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnicy. Dziękuję bardzo. Również jest tu pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Zatem stwierdzam opinie. Proszę o udzielenie. Pan radny Koszmider. Po pierwsze, właśnie zmienia się Pani Nuder. A po drugie, chciałem poinformować złożyłem poprawkę przerzucającą 20 000 z chodników na forty w 10. dzielnicy. To było uzgodnione, ale w procedurze brakło emisji, mimo zostać czasowo zmniejszone. Stąd jest moja poprawka, którą mam nadzieję, że poprawkę teraz oczywiście. Dziękuję. Dziękuję. Zatem wyznaczam termin zgłaszania autopoprawek na godzinę 14:30. 10 minut sądzę, że powinno wystarczyć. I ostateczny termin zgłaszania na godzinę 14:35. Proszę Państwa, kolejny punkt naszych obrad to jest zmiany w budżecie miasta Krakowa 2012 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 710, 750, 801, 854 i 921. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 86, pierwsze czytanie i pani dyrektor zapraszam ponownie na mównicę. Tu mamy autopoprawki doręczoną 23 października. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zmniejszenie planu wydatków bieżących jest o kwotę 332 780 zł. Jest to szczegółowo opisane w uzasadnieniu. Następnie zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 629 550. Również szczegółowo uzasadnienie poszczególnych zadań inwestycyjnych jest przedstawione w uzasadnieniu niniejszej uchwały oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 962 330. To zwiększenie planu wydatków bieżących jest przeznaczone na nagrodzenie pochodne od nagrodzeń dla nauczycieli, pracowników oświatowych i edukacyjno-wychowawczych. I do projektu uchwały została złożona poprawka pana prezydenta. Ona zawiera dodatkowo zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 10 000 000 złotych z przeznaczeniem na rozwiązanie dochodów od nagrodzeń oraz zmniejszenie planu rozchodów o 3 000 000 złotych i zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących obsługi długów po 7 000 000 złotych. Dziękuję Pani Dyrektor. I Jest tu pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Waszym do druku już na autopoprawką. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pana Radnika Planek i pana Radysława się przygotują. Ty pierwszy pan Radysława, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, dwa pytania. Pierwsze, to tutaj w tej uchwale dwukrotnie zwiększamy pieniądze na wynagrodzenie pochodne. I to już jest kolejna uchwała, która jest w wyborze. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy jeszcze, gdyby ta uchwała się uzyskała większość, będzie potrzeba tych zwiększeń? To już te podwyżki będą zaspokojone, a jeśli nie, to jaka jeszcze kwota jest potrzebna? Drugie pytanie dotyczy już bezpośrednio inwestycji. W związku z tym, że wrócił Andrzej, już nie będę pytał o przedszkola, ale zapytam o Centrum Rekreacji w Szczecinie Górskim, dlatego że na etapie wprowadzania do budżetu wydawało się, że ta inwestycja jest nieabsądzona. Wydawało mi się, jakie problemy są i z czego wynika to wycofanie, bo miało być w tym roku trzecie budowy tego ośrodka w tym roku. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Karanek, bardzo zapraszam. Równity, proszę uprzejmie. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która znajduje się w tej uchwale. Ta uchwała zmniejsza wydatki inwestycyjne na koszt wydatków bieżących. Ja wiem, że te wydatki bieżące to są wynagrodzenia dla nauczycieli, ale ta uchwała idzie wbrew temu, o czym mówi Pan Skarbnik od paru miesięcy, wbrew interesowi finansowemu miasta, gdzie wydatki inwestycyjne w 2014 roku będą bardzo wpływały na możliwość zaciągania zobowiązań przez miasto. Także jest to tak naprawdę uchwała, która odwiedzie wbrew interesowi finansowemu miasta w 2014 roku. Ja wiem, że tutaj jest zwiększenie na wynagrodzenia dla nauczycieli, ale na to chciałem zwrócić uwagę. I teraz druga sprawa, o której już zasygnalizował Pan Przewodniczący Stawowy, znaczy sprawa rozbudowy przedszkola przy ulicy EMA. Ta sprawa, proszę Państwa, ciągnie się 7 rok. 7 lat temu został złożony projekt, 7 lat temu został ten projekt zapłacony i nie były to czasy kryzysu, a wręcz przeciwnie, były to czasy prosperity. Po 2 próbach rozpoczęcia tej inwestycji to zadanie zostało wprowadzone do budżetu w zeszłym roku, zostało wprowadzone również w tym roku i były 2 próby rozpoczęcia tej inwestycji. W tym roku doszło do rozpisania przetargu. I ten przetarg został rozstrzygnięty. Na etapie podpisywania umowy został unieważniony. I tutaj ta kwota, która jest wyszczególniona w tej uchwale, to 989 000, to jest właśnie ta kwota rozstrzygnięcia tego przetargu. Powiem więcej. Dzisiaj rano otrzymałem informację od pani dyrektor Sambowskiej, że po to, żeby nie przepadło pozwolenie na budowę, które kończyło się 24 października, inwestycja formalnie została rozpoczęta. To znaczy został zakupiony dziennik budowy. Tyle tylko, że równocześnie wykreślamy pieniądze na realizowanie tej inwestycji po rozstrzygniętym przetargu przed podpisaniem umowy. Ja uważam osobiście takie działanie, i tutaj powiem mocne słowo, za ogromny skandal. Dziękuję. Dziękuję panu Radnemu. Proszę bardzo, czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Bo jeśli nie, to na przypomnę dyrektora musi ustosunkować. No, przynajmniej powiedzieć, bo były tu też pytania pewne, dlatego jeżeli pani był uprzejma, była przynajmniej się do nich ustosunkować. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mogę powtórzyć to, co powiedziała pani dyrektor Cisławska Miczewczynia, Agencji Budżetowej, jeśli chodzi o środki na edukację, ile jeszcze potrzeba. Oprócz tych zwiększeń potrzeba około 40 milionów jeszcze na wynagrodzenie pochodne dla edukacji. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to macie o to, co pytał Pan Przewodniczący, w uzasadnieniu do projektu uchwały sprawa centrum, budowy centrum kultury. Jest to w związku z brakiem zgody spółdzielni mieszkaniami na udostępnieniu bloku dojazdowego placu budowy niemożliwe jest złożenie konkretnego wniosku w sprawie realizacji zadań. Tyle i w tym zakresie uchwały, jak to przedstawicie Pan. Tak, dziękuję Pani Przewodniczący. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określam termin prowadzenia autoprawek na godzinę 14:35 i na godzinę 14:40 wnoszenia ostatecznych termin poprawek w związku z prawidłowo wpłynętym tym wnioskiem o odstąpienie od tego czytania. I kolejny, proszę Państwa, punkt naszych obrad, zmiany budżetu miasta Krakowa na 2012 dotyczący zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 600, 750, 801, 852, 854, 900, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 87. Proszę Panią Dyrektor o zrewidowanie. Szanowni Państwo, projekt zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 523 848. Jest to w związku z otrzymaniem odszkodowań z tytułu ubezpieczenia oraz w związku z umowami zawartymi na realizację projektów unijnych, przyznaniem dotacji przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz wpłatami darczyńców. Pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie dochodów dochodów finansowo-budżetowych. Jest to zgodnie z założeniem nr 3 do nr 7. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy Państwo radnych ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że ona była w czytaniu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na godzinę 14:35 i ostateczny termin prowadzenia poprawek na godzinę 14:40.